Aśka napisała jeszcze kilka SMS-ów. W ostatnim, że za godzinę będzie u mnie w mieszkaniu. Pożegnałem się z Moniką i przyjechałem. Cześć. Chodź. Stęskniłam się. Jak spotkanie? W porządku. Dobrze wiedzieć, że jesteś troskliwym tatusiem. Słucham. Co jest takie ważne? To. Nie. Serio? Serio? Chcesz powiedzieć, że... Jestem w ciąży. Już wcześniej coś podejrzewałam, ale nie byłam pewna. A dzisiaj, jak ze mną zerwałeś, chciałam mieć jasną sytuację, więc zrobiłam w końcu test. Gratulacje, tatusiu. I co teraz? Ty mi powiedz. Mam usunąć? W życiu bym się nie pozwolił. Ja nie chcę być samotną matką, a ty ze mną zerwałeś. Pamiętasz? Nie wiedziałem, że jesteś w ciąży. To teraz już wiesz. Nie kocham jej, ale jest dziecko. Tym razem nie nawalę. Twoja ciąża wszystko zmienia. Chcesz powiedzieć, że wracamy do siebie? Nie pozwolę, żeby moje drugie dziecko wychowywało cię bez ojca. Chcę patrzeć, jak dorasta, słyszeć jego pierwsze słowo, widzieć pierwszy krok. Wiesz, myślę, że będziesz wspaniałym ojcem i mężem.